Rozmyślanie czwarte na sobotę. Umywanie nóg. Przedstaw sobie Pana Jezusa umywającego nogi apostołom. Punkt pierwszy. Nie wspomina tego święta Ewangelia, aby Pan Jezus miał Najświętszą Pannę pożegnać. Tym bardziej nie odmienia o miejscu pożegnania. Rozum jednak pokazuje, że nie chciał bez tego na mękę iść. Czas zaś i miejsce około ostatniej wieczerzy być musiało. Przedstawże tu sobie Pana Jezusa, jak On mówi Matce Świętej. Mam Ci coś powiedzieć, jedno się nie martw. A choć się i zasmucisz, przecie ci to wyjdzie na zasługę. Już czas przychodzi, kiedy duszę twoją miecz przeniknie. Wszak pamiętasz, co ci prorokowano. Nie chcę iść na mękę bez twojej wiadomości, a nawet dozwolenia macierzyńskiego. Dziękuję ci, żeś na macierzyństwo moje przyzwoliła. Byłaś mi domem żywym, 9-miesięcznym. Dziękuję ci za wypielęgnowanie i staranie macierzyńskie i żeś mnie w domu swoim tak wiele lat żywiła i podejmowała. Nędzy u ciebie nie zaznałem, przykrościś mi nigdy nie uczyniła. Ale bardziej ci dziękuję za wnętrzne akty miłości i czci. Świat cały razem wzięty nie będzie mnie tak miłował, tak czcił, jako ty. Już godzina moja nadchodzi. Idę na śmierć, której pożytek i na ciebie spłynął. Jać będę cierpiał, ale i serce twoje z pożałowania nieraz konać będzie. Dłużej ci się żalić nie chcę, bo dość będzie podczas męki mojej żalu. Bądź mężna, ojcu cię mojemu oddaję. Uważ, co też tam za myśli, co za uczucia serca Boga Rodzicy Panny były. Idziesz, synu mój, na śmierć. Obym krzyż za tobą poniosła, obym na nim, na miejscu twoim umarła. Cóż mi tam dziękujesz, nie masz za co. I owszem, jać za to dziękuję, żeś się tak upokorzył i więzienie synowskie we wnętrznościach moich obrałeś sobie. Kochałam cię jako matka syna, ale oraz i Boga kochałam, czciłam. Czemuż się z tobą teraz rozstaję? Przepraszałabym cię, alem cię z daru twojego nigdy nie obrażała, obrazić nie mogła. Proszę, niechże cię pożegnam, niech cię w nogi pocałuję, któram się dziecinnej twarzy twojej nacałowała. Pomyśl, jako tę pokorę przyjął Chrystus, jako się oboje pocałowali, pożegnali. Przez wasze pożegnanie, Jezu i Mario, dajcie mi, aby mi się z tym światem rozstać ciężko nie było. Uważ, iż według dalszej historii świętej Ewangelii Pan Jezus wstał od wieczerzy i złożył szaty swe, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się, potem nalał wody w miednicę. Obym, Panie, mógł był suknię tę z ciebie złożyć i do tegoć opasania pomóc, wody ci na miednicę nalać. Ale bardziej, abym cię był w tej usłudze, do której się zabierasz, zastąpił. Znać z początku i nie dorozumieli się apostołowie, co miał Pan Jezus czynić. O pokoro i spodziewanie przewyższające! Chrystus składa szaty, chcąc pokornie umywać nogi. A czy nie dobrze by było,
żebyś i ty złożył światowość, jeżeli w szatach twoich jest taka? Chrystus nie przyjmuje usług apostolskich, sam wody sobie nalewa. A tobie, czy nie przykro samemu sobie usłużyć? O Panie, jak wiele mi wzorów pokory dajesz, a we mnie po dawnemu duma wielka. Punkt drugi. Powiada Jan Święty, że Pan Jezus począł umywać nogi uczniów i ocierać prześcieradłem, którym się był przepasał. Uważ, co też tam Pan Jezus myślał, nogi te apostolskie umywając. O nogi, któreście się za mną chodzić nauczyły, ale mnie do ogrójca doprowadziwszy, odbierzycie. O nogi, które znowu do mnie się nawrócicie, świat dla chwały ojcowskiej i wiary mojej obchodzić będziecie. Tym samym moim umywaniem błogosławię wam na tę drogę. Ty, Panie mój, uczniom swoim nogi umywasz. Niech ja twoje tobie łzami memi obmyję. Nie chciałeś mieć, Panie mój, tej ode mnie uczynności. Niech ci to nagrodzi kąpiel łez twoim nogom od Magdaleny sprawiona. Przez tę pokorę umycia nóg apostołom daj mi nabożeństwo do nóg ciebie ukrzyżowanego. Uważ, przyszedł tedy do Szymona Piotra i rzekł mu Piotr: Panie, ty mnie nogi umywasz? Dziękuj Piotrowi Świętemu za tę pokorę. Przeniknij te dwa słowa: ty, mnie. W tym słowie ty wywyż godność Chrystusową, w tym słowie mnie ponisz niegodność swoją, w trzech mianowicie chwilach. Najprzód przy spowiedzi: ty, tak często ode mnie obrażony. Mnie, com już w grzechach zwrzodowaciał, grzechy odpuszczasz. Druga chwila niech będzie komunia święta. Ty, Bóg i Twórca, mnie, podłości i prochowi pokarmem się stajesz. Trzecia, ostatnia chwila, po śmierci, gdy w niebie przed obliczem Trójcy Świętej staniesz, to tam, Bogu dziękując językiem niebieskim, którego ja nie umiem, rzeczesz: ty mnie zbawiłeś. Uważ, co odpowiedział Pan Jezus Piotrowi. Co ja czynię, ty teraz nie wiesz, ale dowiesz się po tym. Miałbyś wziąć to sobie w zwyczaj. Jeśli ci się trafia, że Pan Bóg nasz dziwnie jakoś tobą rządzi i według ślepoty rozumu ludzkiego nie miałoby to tak być, mówże sobie: co ze mną Bóg czyni, ja teraz nie wiem. Będę wiedział po tym. A mówisz, że tak w sercu swoim? Nie masz, że tej mowy i teraz potrzeby? Poruczam się, Panie, wolne rządzenie i dyspozycję twoją. Punkt trzeci. Rzekł Panu Jezusowi Piotr: nie będziesz mi umywał nóg na wieki. Uważ, iż dwa imiona miał Piotr. Święty Szymon, co się wykłada posłuszny, i Piotr, od opoki nazwany. Przeto i Jan Święty, oznajmując, że się opierał Panu Jezusowi święty Piotr, nie mówi: rzekł mu Szymon, to jest posłuszny, ale rzekł mu Piotr, od opoki tak nazwany. Bo się twardo Panu Jezusowi stawił,
mówiąc: nie będziesz mi umywał nóg na wieki. A ty, starszeństwu swemu duchownemu, czy nie twardo też stawasz? Czy nie dajesz się samemu Panu Jezusowi rządzić? Tako jako On tobą rządzić chce. Nie mów, nie uczynię tego nigdy, bo nie wiesz, czy w tem nie ma woli boskiej. Uważ słowo Pana Jezusowe. Jeżeli cię nie umyję, nie będziesz miał części ze mną. Patrz, mała się to rzecz zdaje. I owszem, była to pokora niejaka świętego Piotra, a przecie Pan Jezus od tej małej rzeczy odtrącając go mówi: jeżeli cię nie umyję, nie będziesz miał cząstki ze mną. Boć tak bywa, że małe niedoskonałości sposobią do grzechu śmiertelnego, po którym idzie strach o zbawienie wieczne. Porachuj się. Czy i tobie nie mówi Pan Jezus o jakiej niedoskonałości? Jeżeli jej się nie przestaniesz, nie będziesz miał cząstki ze mną. Strzeż się i pod płaszczykiem pokory, uporu. A będęż też miał cząstkę z tobą, Panie, na wieki? Obym ci przez wieczność mówił: Boże serca mego i części moja, Boże na wieki. Uważ, iż wyrażając Jan Święty posłuszeństwo świętego Piotra w tem umyciu nóg, już go Szymonem Piotrem nazywa. Rzekł mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Zbuduj się z tego posłuszeństwa świętego Piotra. Związałeś, Piotrze, serce Pana Jezusowe. Patrz, jak to Piotr poważa sobie łaskę Chrystusową, poważa zbawienie, że nie tylko nogi na obmycie, ale i ręce, i głowę kładzie. A ty odrzucasz, że precz niedoskonałości swoje, o których cię przestrzega Chrystus, że jeśli się z nich nie poprawisz, nie będziesz miał cząstki ze mną? Dziękuj Panu Jezusowi, że chwali Piotra Świętego, iż nie potrzebuje tylko, żeby nogi umył. A ty, czy nie potrzebujesz, abyś i ręce, i głowę obmył? I zaliby Chrystus, patrząc na stan twój, nie mógł powiedzieć: jesteście czystymi, ale nie wszyscy. Jam zaiste nieczysty, Panie. Słuchaj tu Pana Jezusa rozkazującego, abyśmy jeden drugiemu umywali nogi. A wypełniłżeś kiedy według litery to przykazanie Pańskie? Dałeś nam, Panie, dość przykładów, abyśmy jakoś Ty czynił i my czynili.